Włóż folię aluminiową do garnka z wrzątkiem. Przez lata pracowałam jako pomoc domowa u bogatych ludzi. Ten trik oszczędził mi sporo nerwów w pracy. Wstaw garnek z wodą na kuchenkę. Następnie doprowadź wodę do wrzenia. Folię aluminiową potnij na kwadraty. Zrób z nich kulki wielkości orzechów włoskich. Wrzuć je do gotującej się wody. Wrzucam też do niej sztućce, które wymagają polerowania, z trudnymi do usunięcia zaciekami i plamami. Gotuję je przez 5 minut i wyłączam kuchenkę. Wykładam je na ręcznik kuchenny i wycieram do sucha. Sztućcy nie trzeba polerować. Wystarczy osuszyć i gotowe. Nie mają zacieków i pięknie lśnią. Stal nie ma plam i wygląda jak nowa. Już nigdy więcej nie kupisz kawy w kapsułkach. Ten trik pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy. Nie wyrzucaj do śmieci zużytych kapsułek. W prosty sposób można je ponownie wykorzystać. Weź zużytą kapsułkę i za pomocą nożyka wtnij srebrną powłokę. Następnie wysyp kawę. Do kapsułki wsyp nową, mieloną kawę. Ugnieć ją za pomocą łyżeczki. Pozbądź się nadmiaru ziarenek. Z folii aluminiowej wytnij kwadrat. Przykryj nim kapsułkę i zagnij dookoła. Tak, żeby szczelnie ją zamknąć. Za pomocą nożyka odetnij nadmiar folii aluminiowej i gotowe. Kapsułkę używamy w ten sam sposób, jak te ze sklepu. Ten trik jest tani i skuteczny. Kawa smakuje perfekcyjnie. Tak wyczyścisz przypalony piekarnik bez szorowania. Już nigdy więcej nie będziesz chciał myć go w inny sposób. Ten sprytny trik działa za każdym razem. Potrzebujesz do tego tylko jedną żelową tabletkę do zmywarki. Włóż ją do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika. Następnie zalej jednym litrem wrzącej wody. Zamknij piekarnik i ustaw go na 100 stopni. Zostaw naczynie na około godzinę. Para zawierające substancje czynne z tabletki osadzi się na ściankach piekarnika. Mają one właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i czyszczące. Idealnie pokryją wszystkie przypalone resztki jedzenia. Ciepło piekarnika przyspieszy proces rozpuszczania. Dzięki temu nie trzeba będzie ich szorować. Po godzinie otwieramy piekarnik i przecieramy ścianki mokrą gąbką. Brud schodzi od razu. Nawet mocno przypalone resztki zbiera jak magnes. Wypróbuj ten trik i daj nam znać, czy zadziałał. Wkładałeś kiedyś różdż do worka na śmieci. Okazuje się, że ten trik zaoszczędzi sporo czasu. Szorowanie przypalonego różtu to irytujące zajęcie. Niewiele osób wie, że można zrobić to w sprytniejszy sposób. Do miseczki wkładamy dwie tabletki do zmywarki, wlewamy ciepłą wodę i rozdrabniamy widelcem. Wyciągamy przypalony różt z piekarnika wkładamy do worka na śmieci. Następnie wkładamy go do wanny lub prysznica. Miksturę z tabletek wlewamy do worka. Dolewamy ciepłą wodę tak, żeby wypełniła worek. Ruszt musi być w całości zanurzony w wodzie. Zawiązujemy worek i zostawiamy na kilkanaście minut. Tabletka zacznie działać, a ty nie będziesz musiał nawet kiwnąć palcem. Następnie wyciągamy ruszt i przecieramy gąbką. Nawet mocno przypalony tłuszcz schodzi od razu. Czyszczenie jest łatwe, proste i przyjemne. Ruszt wygląda jak nowy. Już nigdy więcej nie będziesz skrobać spalenizny. Gdy tylko znajduję w mojej kuchni mole spożywcze, natychmiast robię tę pułapkę. Mieszam ze sobą tylko dwa składniki. Owady uciekają gdzie pieprz rośnie. W wielu domach mole spożywcze to nawracający problem. Przynosimy je ze sklepu lub przedostają się do naszych kuchni wentylacją. Pojawienie się ich w spiżarni jest jednoznaczne z wielogodzinnym czyszczeniem zapasów. Mole żywią się suchymi produktami spożywczymi, takimi jak kasze, mąka, ziarna i cukier, gdzie rozmnażają się larwy. Najlepszy trik na eksmisję moli z kuchennych szafek jest prosta pułapka z dwóch składników. Do jej przygotowania potrzebna będzie mała miseczka. Nalewamy do niej dwie łyżki octu jabłkowego lub winnego oraz dwie łyżki wytrawnego wina. Taką pułapkę stawiamy w szafce, w której zalęgły się mole. Te dwa składniki przyciągną owady zapachem. Mole zaczną topić się w mieszance. Jest to tani i niezwykle skuteczny sposób na zwabienie latających osobników. Należy pamiętać również o wyrzuceniu produktów, w których mogą znajdować się larwy. Mieszanka ustawiona w szafkach będzie też odstraszać szkodniki, które mogą przedostawać się wentylacją od sąsiadów. Ten patent stosowała od lat moja babcia. Jest szybki, tani i skuteczny. Powieś taki worek w swoim domu, podziękujesz mi później. Ten sprytny trik przyda się każdemu podczas tego lata. Do jego wykonania potrzebujesz woreczek foliowy, podobnej wielkości do tego, który właśnie pokazuję, oraz parę metalowych monet. Na początku wlej do woreczka wodę, wypełnij go do połowy. Następnie wrzuć do środka monety. Całość zamknij za pomocą plastikowej gumki recepturki. Ten trik z woreczkiem możesz zauważyć w wielu sklepach i restauracjach. Okazuje się, że taki worek skutecznie odstrasza muchy. Woda i monety tak odbijają promienie światła, że działają drażniąco i odstraszająco na muchy. Wystarczy powiesić go w swojej kuchni, przy oknie lub w miejscach uwielbianych przez muchy. Już po paru minutach irytujące owady znikną. Moja babcia na początku jesieni kładła kasztany na oknie i za drzwiami. W ten sposób chroniła dom przed obrzydliwą inwazją. Zawsze, gdy widzę kasztany, zbieram je do domu. Mają one genialne właściwości, o których większość osób nie ma pojęcia. Okazuje się, że trik z kasztanami skutecznie odstrasza pająki. Ten naturalny trik od pokoleń stosowali nasi przodkowie. Kasztany mają zapach, który jest drażniący i odstraszający pająki. Wystarczy zrobić dziurki w skorupie lub lekko je zgnieść. Następnie należy położyć je na parapetach i za drzwiami wejściowymi. Im więcej kasztanów rozłożymy w newralgicznych miejscach, tym mocniejsze będzie ich działanie. Pająki i inne robaki będą omijać je szerokim łukiem. Wystarczy, że położysz to na parapecie lub blacie. Mrówki będą omijać twoją kuchnię szerokim łukiem. Wystarczy kawałek folii aluminiowej i kilka składników, które masz w domu. Do miski wsyp dwie łyżki zmielonej kawy. Kawa nie tylko świetnie pochłania brzydkie zapachy, ale też działa odstraszająco na insekty. Następnie weź szare lub zapachowe mydło i zetrzyj je na tarce o dużych oczkach. Potrzebne będzie około 5 dużych łyżek wiórek. Wsyp je do kawy i wymieszaj całość. Do mieszanki dodaj łyżkę płynu do płukania tkanin lub olejek eteryczny. Tak przygotowaną mieszankę można stosować na dwa sposoby. Zostaw ją w misce i przykryj folią aluminiową. Następnie za pomocą patyczka zrób dziurki. Taką miseczkę połóż w miejscu, z którego chcesz przepędzić szkodniki. Jeśli miejsc, w których pojawiają się jest więcej, zastosuj drugi sposób. Nałóż łyżeczkę mieszanki na kawałek folii aluminiowej. Następnie zaginaj rogi tak by powstał prostokąt. Zagnij końcówki, by nic z nich nie wypadało. I za pomocą patyczka zrób dziurki w środkowej części. Takie mini odstraszacze połóż w miejscach występowania mrówek, na parapecie, przy drzwiach i oknach. Owady będą omijać twój dom szerokim łukiem. Przetnij cytrynę i posyp solą. Połóż na stoliku nocnym, a uciążliwy problem zniknie. Brzmi dziwnie, ale naprawdę działa. Przetnij cytrynę na ćwiartki, tak by powstał kwiatek. Następnie wsyp do jej wnętrza sól kuchenną. Tak przygotowaną cytrynę włóż do miseczki i postaw na stoliku nocnym. Sól sprawi, że owoc zacznie intensywniej wydzielać zapach. Okazuje się, że aromaterapia z wykorzystaniem cytryny skutecznie niweluje stres. Wystarczy położyć ją na stoliku nocnym i pójść spać. Zapach sprawi, że staniesz się spokojniejszy, ułatwi ci zasypianie i pozytywnie wpłynie na jakość snu.